Cześć! Dziś wyjątkowo przedstawię Wam zapowiedź nie hitów ligowego weekendu, a zbliżającej się kolejki Ligi Mistrzów. Tottenham Barcelona, Napoli Liverpool. Szykują się naprawdę wielkie emocje. Największych emocji w nadchodzącej kolejce można spodziewać się po meczu Tottenhamu z FC Barceloną. Blaugrana po raz piąty w historii zagra na nowym Wembley. Stadion ten wzbudza w sympatykach Dumy Katalonii same pozytywne emocje. To na tym obiekcie Erik Abidal wznosił Puchar Ligi Mistrzów w roku 2011. Ciekawostką jest fakt, że Barca swój pierwszy mecz na nowym Wembley rozegrała właśnie przeciwko Tottenhamowi w ramach Wembley Cup. Wówczas pojedynek ten zakończył się remisem 1-1. Koguty liczą, że co najmniej uda im się powtórzyć ten wyczyn. Będzie to jednak o tyle ciężkie, że w drużynie Spurs zabraknie kontuzjowanego Dele Alliego. Podopieczni Valverde liczą na przełamanie. Nie wygrali w trzech ostatnich meczach. Liczba 3 ciąży również na Luisie Suarezie. Urugwajczyk już od tylu lat musi czekać na wyjazdowego gola w Lidze Mistrzów. Pełen nadziei jest za to Filipe Coutinho. Dla Brazylijczyka Wembley jest szczęśliwym stadionem. W barwach Liverpoolu dwukrotnie przyszło mu zagrać na tym obiekcie. W każdym z tych spotkań zanotował trafienie. Warty uwagi będzie również pojedynek Napoli z Liverpoolem. Ekipa Ancelottiego na własne życzenie już teraz znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Na bezbramkowy remis z Trwoną Zvezdą nie ma miejsca, gdy w grupie trzeba rywalizować z Liverpoolem oraz PSG. Azzurri podejmą The Reds w niełatwym momencie. Porażka z Juventusem to nie tylko dla nich, ale i dla całego południa Włoch ogromna potwarz. Jeśli zespół Ancelottiego zagra z ekipą Kloppa, tak jak przez pierwsze 20 minut spotkania z ekipą Bianconerich, to możemy być pewni, że z tego starcia wyjdą z tarczą, a nie na niej. Problem jednak w tym, że o pozostałych 70 kibice ekipy spod Wezuwiusza najchętniej by już zapomnieli. Drużyna Allegriego była po prostu lepsza w tym meczu. Kiedy spojrzymy na same personalia, trudno oprzeć się wrażeniu, że w zespole starej damy nie ma pozycji, na której grałby słabszy zawodnik od gracza Zurich. Podobnie sytuacja ma się z zespołem Liverpoolczyków, dlatego uważam, że to The Reds wyjdą zwycięsko z tego pojedynku. Jeszcze rok temu wybranie faworyta w tym meczu stanowiłoby problem. Zapewne wielu wskazałoby Monaco jako lepszą drużynę. Aktualnie wynik tego meczu jest bardziej przewidywalny. Ekipa Kamila Glika znajduje się nie tylko w gorszej formie. Obecnie przechodzi ogromny kryzys sportowy. Zespół z księstwa na 9 rozegranych meczów w tym sezonie wygrał tylko jeden na inaugurację. 5 spotkań zakończyło się porażkami. W tym momencie gracze Jardima znajdują się w strefie spadkowej. Sytuacja Borussii Dortmund jest całkowicie odwrotna. Zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i jako jedyna w całej lidze nie zaznała jeszcze smaku porażki w tym sezonie. Łukasz Piszczek ze względu na kontuzję nie grał w ostatnich 2 spotkaniach. Doskonale zastąpił go 19-letni Marokańczyk Achraf Hakimi, który zbiera bardzo pozytywne recenzje. Polski obrońca może nie mieć łatwo z powrotem do pierwszego składu. Mecz Manchester United z Walencją to starcie dwóch potężnych marek, które ostatnio przechodzą kryzys sportowy. Każda z nich będzie próbowała się odkuć. W Manchesterze United panuje bardzo negatywna aura. Piłkarze grają tak, jakby chcieli celowo sabotować zamysły taktyczne José Mourinho. Portugalczyk popadł w konflikty z gwiazdami zespołu, czego pokłosiem jest 10. miejsce w lidze. Tak prezentuje się mój cały kupon na nadchodzący weekend. Na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia.